Każdy z nas chciałby, żeby ładny zapach i uczucie świeżości towarzyszyły mu przez cały dzień. Dlatego jednym z najważniejszych produktów w naszej kosmetyczce jest dezodorant bądź antyperspirant. No właśnie, czym one się różnią? Dezodorant maskuje nieprzyjemny zapach potu, natomiast antyperspirant ogranicza jego wydzielanie. Dlatego dobierając produkt przeciw poceniu się, powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby był on dostosowany do naszych indywidualnych preferencji, to znaczy stylu życia i aktywności fizycznej. Postanowiłyśmy wybrać wyjątkowy produkt wśród dezodorantów. Na warsztat wzięłyśmy innowacyjną formułę dezodorantów w kremie. I co się okazało? Ponad 50% naszych probantów stwierdziło, że zamieniłoby swój klasyczny dezodorant na ten w kremie. A co jeszcze powiedzieli nasi probanci o dezodorantach w kremie? Dezodorant w tej formie był dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, pozytywnym zaskoczeniem. Zauważyłam, że stopniowo zaczęły mi znikać żółte przebarwienia na skórze pod pachami, które powstały przez lata stosowania innych dezodorantów. Bardzo fajna alternatywa dla dezodorantów. Wyjątkowy dezodorant w kremie to taki, który nie tylko maskuje zapach potu, ale również dba o dobrą kondycję naszej skóry i nie powoduje podrażnień. Poleciłabym go dla osób, które nie mają problemów z nadpotliwością oraz nie prowadzą aktywnego trybu życia. Będzie to też świetne rozwiązanie dla nastolatków, które zaczynają przygodę z dezodorantami.